Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladki, dzisiaj gra ze mną Amitiel. Siemaneczko. I kontynuujemy naszą serię z Unturned, czyli siedzimy na serwerze na tym co ostatnio, aczkolwiek zaraz wam wytłumaczymy o co chodzi i dlaczego już nie będziemy tutaj grać. Ogólnie wiecie na którym serwerze gramy, bo widziałem w komentarzach, że ludzie pisali, gramy na serwerze 7, a w sumie kończymy grę na serwerze 7. Krystian Dokładnie. mniej więcej wyjaśni wam, krowę widzę. Lol. To spoko, to weź. Nie widzę, ci powiem nie. Tak, inaczej, powiem najpierw wam, jako widzę. To była nasza baza, niestety została ona bardzo szybko zrajdowana po ostatnim odcinku, niestety tak to bywa, ale postanowiliśmy zrobić troszkę inną rzecz. Ja zalogowałem się, ja nie straciłem żadnych rzeczy, bo oczywiście osoby, które rajdowały, były zbyt słabe, żeby móc mnie zabić i ja mam wszystko, co posiadałem. Tutaj sobie rozwaliłem drzwi i sobie w tej chwili mogę poprzeglądać chociażby skrzynki, które są w tym domku, nie wiem co prawda, czy coś tutaj będzie ciekawego. Nie, chyba bida będzie ogólna. Wiesz? Nie ma nic ciekawego. Nie ma chyba nic ciekawego. O, super. Ktoś zbudował idealnie drabinkę. No, powiem ci, że jakiś taki piętrowy domek bez rewelacji, nic tutaj nie ma. No, niektórzy są niedoświadczeni. No, ale wiesz, będę mógł chociażby ten domek wysadzić, nie? No tak, to jest racja. Chyba, że pojadę do ciebie. No możesz przyjechać. To jest jakaś myśl. O, super. 5 minut zostanie serwer uruchomiony. No myślę, że nam wystarczy na spokojnie tyle czasu. Niestety mi się zwiesiło mi się pisanie. O, dobra, już. O, ja właśnie rozrobiłem jakiegoś kolegę. Więc to, co chcieliśmy wam powiedzieć w sumie, to tyle, że nie będziemy grać na tym serwerze, dlatego, że niestety... powiedzmy, nie za bardzo podoba nam się administracja ze strony tego serwera, bo jak jest 7 serwerów i graliśmy już na wszystkich w sumie tak, niestety tylko admin jeden jest aktywny, w sumie to teraz już nasz znajomy i nie za bardzo chcemy tutaj grać, bo nie chcemy się męczyć z cheaterami czy kimkolwiek innym, kto tutaj mógłby sobie powiedzmy grasować, nie chcemy się po prostu z nimi bawić, a często niestety już tak bywało, że no niestety... cheaterzy byli na tym serwerze i bardzo nas tutaj nękali. No Ruscy, wiecie jak to jest, gracie w Counter-Strike'a na pewno także i wiecie jak to z ruskimi wchodzą, wbijają na cheatach, no i jest kiepsko. No i w ten sposób niestety nie da się tutaj bawić, a my specjalnie, żeby cokolwiek móc zacząć na tym serwerze, bo to już było sporo budowli, troszkę pieniędzy powiedzmy sobie na start wydaliśmy, żeby cokolwiek tu wybudować, niestety administracja stwierdziła, że należy to chyba olać i co z tego, że gracze płacą za to, żeby sobie troszkę pograć z większą przyjemnością, skoro nie mają grać z większą przyjemnością, mają, nie wiem, kupować pakiety premium, mają kupować punkty po to, żeby sobie tutaj działać, a nie zbytnio przejmują się cheaterami, którzy są w stanie kupić sobie wszystko w sumie za darmo i my wydajemy pieniądze, oni nie wydają pieniędzy, oni nam przeszkadzają w grze, no i w sumie nie chce nam się tutaj grać, bo żeby dodzwonić się powiedzmy do jakiegokolwiek admina na tym serwerze, to jest naprawdę masakra i trzeba się sporo namęczyć, co zresztą, czego w sumie doświadczyliśmy, dlatego nie będziemy grać na tym serwerze. Nasza idea jest taka, że chcemy założyć serwer specjalnie dla was i tu jest pytanie do was specjalnie, czy chcielibyście w ogóle taki serwer, czy gralibyście na takim serwerze? Kolejną sprawą jest to, że na pewno serwer nie byłby większy niż 20 slotów, to z góry mówię. I tu jest pytanie kolejne, czy robimy serwer ogólnodostępny, zresztą do ciebie Macieju też teraz jest pytanie, bo ty się możesz zastanowić, nie? Tak. Czy robimy serwer ogólnodostępny i każdy może na niego wejść, powiedzmy, jeśli jest tylko wolne miejsce, czy robimy wersję B, osoby, które w jakikolwiek sposób, powiedzmy, nie wiem, w jakiś sposób, powiedzmy, dostaną się na ten serwer, czyli będziemy robić jakąś tam rekrutację, że tylko jakaś tam, powiedzmy, zamknięta część osób będzie miała szansę dostać się na ten serwer. Powiem ci tak, Krystian, wydaje mi się, że fajnym pomysłem byłoby to, że grałyby osoby w pierwszej fazie, w początkowej fazie, że tak to mówię, w takiej fazie alfa serwera naszego, grałyby osoby tylko i wyłącznie te, które siedzą z nami na tym spiku i którzy znają mniej więcej o co tutaj chodzi, tak? Że znają grę, wiedzą jak to zrobić, wiedzą jak pomóc przy pracy na serwerze. Ewentualnie można byłoby nawet założyć taką ekipę na serwer, póki nie rozrósłby się tam do 40 slotów, bo wydaje mi się, że
że 40 slotów to już by był taki fajny serwer. Na pewno będziemy robić jakieś premiumy. Na pewno wydaje mi się, że powinniśmy robić jakieś dodatkowe rzeczy z jakimiś dodatkowymi modami na internet, żeby to wyglądało delikatnie ciekawiej i rozgrywka była jakaś fajniejsza niż na takich zwykłych serwerach, na których grywaliśmy wcześniej. Co więcej, troszeczkę z innej beczki, a w sumie z nawiązaniem do tego, co mówimy, my cały czas jesteśmy na TeamSpeaku. Zapraszamy wszystkich widzów, którzy chcą z nami porozmawiać, chcą z nami zagrać. My jesteśmy naprawdę bardzo często na TeamSpeaku, codziennie po parę godzin. Jeśli mnie nie ma, bo ja czasami mam również swoje zajęcia, jak dobrze wiecie, mam też niestety swoje zajęcia, powiedzmy prywatne, jak i zajęcia związane z uczelnią. Tak nie zawsze tu jestem, tak wieczorami zazwyczaj spotykamy się tutaj o wiele większą grupą i zawsze można sobie coś pogadać, coś pograć, tak, więc wiecie. Jest pełna ekipa, jestem ja, jest Dany, jest Impossible, jest i Krystian wbija, jeżeli ma tylko i wyłącznie czas. Bo oczywiście, jak wiecie, Krystian tutaj ma i jakieś rzeczy do zrobienia na YouTubie, czyli jakieś renderowanie. No mnie pochłania głównie właśnie ten czas, chociażby szkoła, no. No to właśnie czas szkolny, jak i czas, powiedzmy, gdzie muszę przygotować materiały, wyrenderować i tak dalej. Restart serwera będzie, wiesz? O, no jak miło. I idealnie po prostu, no cóż, w takim... będziemy się widzieli po restarcie. Tak, dokładnie, usłyszymy się i będziemy kontynuować zapewne nasz wątek już po restarcie. Okej, jesteśmy już po restarcie serwera, mamy nadzieję, że będzie już troszkę lepiej i nie będzie zaraz restartu znowu. Maciej również dołączył do nas, do rozgrywki. Tak, usłyszałem, usłyszałem informację, że na wspaniałej bazie militarnej ktoś sobie buszuje, więc postanowiłem tam polecieć, może coś zabije, może nie zabije, ale na pewno może się pobawię. Widzę za to chyba ciebie, wiesz? Tak, na pewno ty biegasz. No ja biegam, bo tutaj mnóstwo zombiaków, a ja mam złamaną nogę. Aha. Jest kiepsko. No, a tak jeszcze wracając do naszej kwestii tego, bo wiesz, ja się na przykład zastanawiałem, że z jednej strony, okej, okay, można byłoby wpuścić więcej osób, ale to jest ograniczona ilość slotów i zawsze by ten serwer praktycznie był zapchany, tym bardziej, że niektórzy pewnie chcieliby grać w kilka osób. Idzie do ciebie ziomek w ogóle. Idzie. A i strzela chyba do mnie. To ja strzelam do niego. O, to ty strzelasz do niego. Nie widzę go. O, nie mam zdrowia. Muszę szybko coś zjeść, bo tu zginę. Ktoś jedzie. Wiesz? Dobra, teraz wow. Się ukryję. Nie baw się tutaj teraz. Tutaj mój, o. Dobrze. A, nie mam znowu tego założonego, co bym chciał. Gościu się tam zapewne wykrwawi, wiesz? A gdzie był? Szedł od prawej strony, jak się jedzie do przodem. Dobra. Niestety ja tutaj muszę sobie wyrzucić, założyć niektóre rzeczy i wziąć na nowo. No, weź mi to. Dziękuję, poszedł sobie ode mnie zombie. I tak jak mówiłem, no mówię, można byłoby wrzucić większą ilość osób, niestety to nie podziałałoby zapewne zbyt dobrze. Tak myślę, znowu. Wiesz, tak robiąc zamknięty serwer, to też nie jest najlepsze. Drugi idzie jakiś. Padł. Drugi padł. Brawo. Mówiłem, że lubię Timberwolfa. Timberwolf jest akurat dosyć fajny. O, super, jeszcze mnie zombie postanowił uderzyć. Czy mam się w ogóle czym uleczyć? Niestety nie mam, mam tylko zwykłe bandaże. A, to przerobię je sobie na lepsze bandaże. Dobrze. Bang. No. To czekamy w sumie na wasze opinie, co wy o tym sądzicie, co wy myślicie o naszym pomyśle założenia, powiedzmy, naszego serwera, żebyśmy mogli sobie tutaj coś podziałać. I też chętnie się dowiem, co wy sądzicie, bo wiem, że... Inaczej, nie...
wiem, że często ludzie myślą, że serwery takie robi się tylko po to, żeby zarobić sobie na danych osobach, tylko że tutaj naszym celem nie jest zarobienie, a żebyśmy mogli sobie właśnie wspólnie pograć, tylko kwestią rozbudowania serwera, bo niestety taki serwer trochę kosztuje, nawet na same 20 osób taki serwer kosztuje nas w sumie 60 zł trochę miesięcznie, żeby był dosyć stabilny. I tu się właśnie zastanawiamy, bo jeśli każdy, kto chciałby wejść na serwer, powiedzmy, tylko wchodząc raz, byłby w stanie, powiedzmy, nie wiem, za samo granie jakieś takie, nie na miesiąc, nie, spokojnie, nie na miesiąc, tylko powiedzmy kupując jakieś premium czy cokolwiek takiego, jakbyśmy wprowadzili właśnie jakieś premium, jakieś punkty do kupowania czy coś, to moglibyśmy utrzymać nie dość, że ten serwer, to powiększać liczbę slotów, ewentualnie po jakimś czasie zmienić mapę, żeby po prostu przy większej ilości graczy dało radę tutaj grać. Ale to zostawiam w waszej ocenie, bo ja nie będę tutaj robił czegoś takiego, żebyście musieli, powiedzmy, wydawać swoje pieniądze, jeśli tego nie będziecie chcieli, bo myślę, że nie ma to większego sensu. Jestem twoim fanem, ty mnie zabijasz. Ja przecież nie widzę ników z dystansu. Ops. Chyba się wykrwawię. Ciekawe, jakbym miał widzieć nick z dystansu, nie? To by było w sumie dosyć ciekawe. No, te wszystkie bazy są tak jak były, porozwalane. Tak jest. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Nic się nie zmieniło. Dalej jest tam kilka osób na serwerze i w sumie tyle. Ja zabijam niestety wszystkich. O, słyszę, jak ktoś strzela, wiesz? Ja. A to ty strzelasz, okej. Okay. Muszę w ogóle, jakoś wyjść. O, zaraz zrobię kolejnego fraga. Fuck. Trafiłem. Papa. Znowu, takie jest życie, no. W ogóle krowę spotkałem, wiesz? I wypada z niej karton mleka. Wiedziałeś o czymś takim, czy nie? Tutaj widzę, świnie są i tak dalej. Mleko. Co daje mleko? Napojenie będzie dawało, myślisz? Ej! Macieju. O, Macieja nam wyrzuciło niestety. I nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. No trudno. To sobie chwilę na niego niestety poczekamy. Nie widzę zbytnie zagrożenia, ale to mleko jest naprawdę świetne. 61% nawodnienia, no to jest wow. To jest naprawdę sporo. A to jest co? Surowe. Pytanie, czy dam radę to zjeść i niezbytnio się tym otruć. Widzę, że nie za bardzo. No trudno. Okej, wejdę sobie tu i sobie tutaj poczekam na jakieś nowe ofiary, które ewentualnie miałyby sobie tutaj przyjść. Co prawda wątpię, że ktokolwiek tu przyjdzie. Jak ja w ogóle z pociskami stoję? Tu mam gdzieś chyba pusty, tak, pusty magazynek, muszę sobie dokraftować. 4 pociski. A to sobie dokraftuję już do tego magazynku. Okej. 2 plus 4 będzie trzeba mu się. Tak, jest, dobra. Tu mamy full magazynek, jeszcze jeden. Niestety więcej pocisków już nie posiadam i to będzie już problem. Jeśli chodzi o to. Dobra. Ja również wiem, kto zrajdował mi bazę, więc nie musicie mi tego pisać, bo tam wiemy, kto to był, spokojnie. Tylko nie zależy mi na tym, bo co tam, że ktoś sobie zrajdował? Trudno, zrajdował to zrajdował, nic z tym nie zrobimy, nic nie zmienimy, aż tak mi nie zależało na tej bazie. No, tym bardziej, że nie było to jakimś mega wielkim kosztem. Co prawda zawsze jest jakieś tam, powiedzmy, to, że trzeba znowu odbudowywać i tak dalej, ale kto by się tym aż tak wielce przejmował? Gra się, żeby pograć. Tylko niestety nie ma nikt niestety w kogo strzelać, no. No i zginąłem. Powróciłeś, widzę, ze świata. Tak, wiesz co, internet mi padł całkowicie, nie wiem, co się stało. No chyba, że tak. No dobra, nie ma problemu. Ja tu czekam na jakieś nowe ofiary, a tu nie ma nikogo. To złączyło mnie całkowicie. No. Czy to jest głowa?
Nie wiem, czy to jest głowa w sumie. Wydawało mi się, że ktoś zjeżdżał po drabinie, ale... Czy da się jakoś na to wejść? Zaraz do ciebie dotrę, to ci powiem. A, to chyba ty tam spadłeś i zginąłeś. No tak, mogło tak być. Z drabinki? Z drabinki, bo tam na górze, na tej drabince jest postawiony... No tak, tak właśnie myślałem, bo tylko zobaczyłem, jak ktoś zjeżdża po drabince, mówię, o, zaraz kogoś tu zabiję, patrzę, o, jakiś czarny piksel, mówię, strzelę strzała, tutaj nic się nie dzieje. No, widzowie, także na pewno gdzieś tam w opisie albo gdzieś na u góry po prawej stronie albo po lewej stronie. Co chcesz mi dodawać znowu do opisu? IP TeamSpeaka naszego. On w sumie jest... TeamSpeak jest zawsze w zakładce informacje. No to, tak. No to tak, trzeba mieć, no co, tak. Trzeba mieć co najmniej 10 IQ, żeby tam wejść. Nie obrażając nikogo. No, to teraz kto nie sprawdził informacji i nie wchodzi na ten spika? Znowu go zabiłem i zaraz mi znowu napisze, że go zabiłem. Niestety. Miej pozycję, żeby nie wiedział, gdzie jesteś. Nie no, spokojnie, cały czas się poruszam po tej górce. Ale wiesz, on się cały czas tutaj respi, nie? Ja w sumie wykorzystuję to tak długo, aż będę miał pociski, bo zaraz mi się te pociski skończą i sobie już nic nie porobię. A ty do militarki potrzebujesz, tak? Tak. To ja tam miałem przy tej. Miałeś, a to się przejdę. 30, no. To będę mógł chwilę dłużej postrzelać, co prawda niewiele mi to pewnie zmieni. Ktoś strzelał do mnie w mieście. Nie wiem, w mieście? No, z tyłu. Ale spoko, zaraz dotrę do ciebie. No okej. Jakiś słaby strzelec to był, ponieważ nie trafił we mnie ani razu. A, no chyba, że tak. O Boże, ty tu masz zombie przy sobie, ci powiem. Mój serdeczny kolego. I pieska też masz. A nie widzę niestety tej amunicji, którą bym chciał. Być może jest na górze. Jeżeli masz bandaże, to na górę sobie weź. Chyba ją złapałem, wiesz? Nie, nie złapałem jej. Złapałem ją sobie, dobra. Odciągnę ich trochę. Bez noktowizora i... Ja trochę ci ich odciągnę właśnie. Noktowizor będę mógł ci zaraz dać. Okidoki. Dobra, to ja stąd zwiewam, żeby ich odciągnąć. Nie wiem, czy od tej strony sobie tu podejdziesz, wiesz? Bo one podejdę. Tu wszystkie idą. Aha, no chyba, że tak, dobra, nie ma problemu. Ja sobie przeładuję. Przeładować sobie, załadować jeden magazynek, załadować drugi magazynek, okej. I można się bawić dalej. No, więc jest dosyć ciekawie. Co prawda nie lubię Timberwolfa na bliskie dystanse, ale co mi tam. Jeszcze tak z ciekawości. Co leci ze świnki? Po prostu samo mięso i skóra, okej. Teraz już będę przynajmniej wiedział. O, jakieś skrzynki? Co prawda pewnie puste. No, nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej. Jest tutaj. Nie zabijaj! Dzień dobry. Gdzie jest? Jest tu na górze. No tak. Koło ciebie, tak? Co? Koło ciebie? Tak, tak. Okay. Co tam? Nie będę do ciebie strzelał. Nie ma co strzelać. Czy zresztowały się wszystkie itemy? Nie wiem. A mi pieltak? A mi pieltak? A mi tyl jest na dole. Halo, halo, zaraz tam podejdę. A nie wiem, czy on cię w ogóle słyszy. Dobra. No, raczej mnie nie słyszy. Możliwe. No, było blisko. Co, zginąłeś prawie? No, bo było strasznie blisko. Widzę, dobra, jak tam sobie biegasz. Dobra, tutaj na militarce nie ma co już zbierać. Idziemy na most. Czyli słabo mówisz? No. No okej.
Kilka fragów zrobiłem, to mi się podoba. Czekaj, gdzie ten kumpel? Wiesz co, gdzieś tam od tyłu sobie podchodzi. Tam. Gdzieś tam powinien być. O, widzisz, biegnie tam na dole. Au! Tak, jest jak nas goni. A co, ty M-kę dropnąłeś? Tak. Na to luz. Ale przełącz sobie na pojedynczy może strzał, wiesz? Ale to strzelałem z Colta teraz. Aha, okej, okay, nie ma problemu. Chodź, a bo raczej ja tutaj... z kobry. Chodź, bo ja sobie tu zostawiłem tego. Quada, to możemy się przejechać z powrotem. Znaczy, ty możesz. A nie, w sumie quad to pojedynczo, to nie za bardzo. To w sumie racja. To nie, to mogliśmy się przejdziemy. Mogliśmy wziąć z tego, z military. Mogliśmy. Powiedz mi, czy ty widzisz tak samo te świnie tutaj? Tak, tak. Mówiłem, nie, bo że widzę krowy, znaczy, i świnie. Znaczy, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy wiesz, czy ja widzę w identycznych miejscach jak ty, czy one są po prostu w różnych. No, tu jest świnia. To jest świnia. Daj buzi. Ale masz fetysz. No cóż, każdy ma inny. Dobra świnia nie jest zła. Dobra świnia nie jest zła, o Boże. Zło. No, totalne zło. Wiesz co, ja nie wiem, gdzie są wszyscy, bo ja bym zrobił taką YOLO akcję, czy przeżyjemy, czy nie. W sumie i tak nie ma tu nic zbytnio do stracenia. No nie ma, no tak gramy. Gramy, bo gramy i tyle. Mam noctowizor. No to dobrze. To się cieszę. Ja mam co, w sumie jakieś witaminy, coś, jakieś bandaże. Piesek do ciebie biegnie. No, tu widzę się jakiś zombie. Sam zabił, nawet nie musiałem mu pomagać. Military West. Też nie za bardzo. Tactical Light. To jest zwykła świeczka elektryczna. Zwykła latarka. Żeby można było sobie patrzeć. Oj, nie tutaj. Jak się włączało tylko ją teraz? To jest pytanie. Pod B. A, pod B, masz rację. O. To co, idziemy stąd? Tak, raczej stąd. Nie wiem, ponieważ nic tu nie ma. Avengera znalazłem, chyba że go wyrzuciłeś. Nie. Nic nie brałem od ciebie, wiesz? Okej. Okay. Nic od ciebie nie brałem akurat. Mam noctowizor, można się pobawić trochę. Sprawda, nie wiem, czy ktoś tu w mieście w ogóle będzie chciał być, ale... Mam noctowizor też, tylko scope'a nie mam do M-ki. Wiesz co, scope'a niestety chyba też ci nie dam. Spoko, damy radę. No okej, okay. Damy sobie radę jakoś. Coś tam może zabijemy, coś może zbierzemy. Mówię, nie ma w sumie co do stracenia, więc... Znajdźmy jakąś bazę do zrajdowania. Bazę? No. Raczej wątpię, że taka istnieje. A czemu nie? No tak, nie wiem, no tak w sumie wiesz. Adam, a tam, widziałeś? Ta wieża dalej tam stoi. Z tych plantów. No fakt. Sprawda, nie ma w kogo strzelać. Czy to jest... No właśnie tak się zajmują. Macieju. Strzeliłem w ciebie. Zamiast w osobę, która tu się biła, wiesz? Okej. Okay. Proszę. Minecraftura 05. No niestety nie będę pisał z wami podczas grania, no niestety. To znaczy takiego tutaj. To co, po co ty idziesz? Po klucz. Po co? Po kawałki szmatek. Aha, idziesz sobie zrobić bandaże, tak? No bandaże muszę sobie zrobić, ja muszę okay. Zbierać. Ja w sumie całkiem sobie radzę. Wiesz w ogóle, że z krowy wypada mleko, bo nie wiem, czy to usłyszałeś? No, można robić ciastka. Znaczy, nie. Wiesz, że mleko daje 71 nawodnienia? O! To jest sporo. Tak, to jest. Co prawda zmieniłbym w tej grze jeszcze to, żeby mięso było na jednym slocie, a nie na czterech. No, ale to już takie szczegóły. Jak ja się cieszę, jak moi widzowie nie potrafią nawet mojego niku napisać. O, znowu ty, mam ten sam problem. To jest przegrać życie. Co? Nakładka Steam.
Co nakładka? Nie. No jak mam nakładkę Steam i po prostu wchodzę w nakładkę Steam, to potem nie mogę ruszać myszką w grze. Aha, no to słabo. Jeżeli któryś z widzów wie, jak to rozwiązać, bardzo prosiłbym o tipa, bo za każdym razem muszę wychodzić i wchodzić od nowa w grę. Niestety, to jest dosyć słabe, ale ty nie możesz sobie wyłączyć tej nakładki, ona w sumie nie jest aż tak potrzebna. Mogę wyłączyć sobie nakładkę, ale jak ktoś do mnie pisze, to ja jestem osobą, która odpisuje za każdym razem. A nie możesz na przykład, nie wiem, wyłączyć tylko na Unturned, czy jak? O, jesteś. Znaczy, jak wyłączam, to chyba mogę wyłączyć tylko i wyłącznie na... Ogólnie. Na wszystkie gry, tak. No, ja mam tak właśnie zrobione, bo ja nie lubię, ale no to ja mam z powodu mojej, powiedzmy, profesji. Profesji? No, powiedzmy, tak, no. Za dużo by się komunikatów momentami wyświetlało. No tak, co byłoby męczące. O, patrz. Mleko. Wtedy mi wypadły dwa, no faktycznie, teraz też dwa. Milk box. No. No fajnie, to teraz nie trzeba latać z kantyną. No to jest tam jakiś plus. Ciekaw jestem, czy da radę z katany zabić to. O, da radę. To, krowę, a nie trzy to. Mleka mi wyleciały. No krowę, a co? No powiedziałeś to. A, no to, no krowę, no, nasza polska mućka. A jak jest po holendersku krowa? Kown. Tak samo jak po angielsku. Jakiś kumpel tutaj jest. Jest? Ty, bo strzelam. Nie ruszaj się nawet. Ty, bo strzelam. To się nazywa rabunek, kurde. Podniósł ręce do góry. Dobrze, ja tu pozabieram wszystko, co mi potrzebne i dobra, możemy iść. Czekaj, przypilnuj go na chwilę. No, spoko. Dziękujemy za współpracę. Zostawiałem po sobie mleko. Szkoda, to był błąd, że otworzył nam drzwi. Szkoda, że nie miał mikrofonu. Bym się spytał, czy ma czas porozmawiać o krowach. Nie, no proszę cię. Nie no, ja bym się spytał tylko o update, o czym ty pomyślałeś. Dobra. A co to jest? A, myślałem, że to batonik, a to tylko nawóz. Prawie jak batonik. Fajny batonik. Dobrze się bawię, nie? Rzućmy się w naszą okolicę, naszej rozwalonej bazy. Naszej półbazy. Wszędzie te ogniska są w ogóle rozpalone. Właśnie nie wiem. Ludzie rozpalają te ogniska i zostawiają. Czekaj, się tak właściwie zastanawiam, czy ja mam opcję, bo ja nie pamiętam, czy ja dodawałem punkty w pieczenie. Crafting, healing, cooking. Nie mam dodanych punktów. Trudno, to nie upieka jedzenia. To będę jadł surowe. No, poczekaj. Kurczę, też nie mam. Ktoś biegnie przez tego. To tamten gościu, zabijamy go, czy nie? Tamten gość, nie, to nie ma sensu, po co? Ostatnio dostaliśmy naganę, że bijemy golasów, więc... Nie jest goły, zobacz, ma czapkę górnika. A nie, to jest czapka. To jest, czapkę nie, górnika. Nie wiem, jaka to jest czapka, bejsbolówka jakaś taka, spodnie, no, to nawet nie wiem, czy nogi ma czarne, czy po prostu ma spodnie czarne i ma latarkę. Słuchaj, teraz wiesz, my nie zabijamy golasów, tylko ich okradamy. Wlazłeś napaść, w ogóle wyjąłeś mu coś z tej skrzynki? Tak, wyciągnąłem mu skrap i wyciągnąłem mu klucza. Ja zły. O, Maciek, zły człowiek, ukrada golasów. No, będą takie komentarze, jestem pewny. Co tam, co tak patrzysz? No właśnie nie mogłem przejść. Aha, no okej. Okay. Zobaczmy, co w mieście słychać. Ja założę taką regułę, że jeśli ktoś będzie chciał ze mną... O, super. Że jeśli ktoś będzie chciał jakikolwiek sojusz, to najpierw będzie musiał mieć napisać mój nick. No, to jest podstawa. Ale już ci mówiłem, że tak jest wszędzie. Tak każdego youtubera podobnie... Nie, znaczy wiesz, ja rozumiem, że ja mogę mieć dosyć trudny nick i czasami...
Z wymowy też nie idzie zrozumieć, no ale no trudno, no. No ja czasami też mam, kurczę, te bardzo trudne niki. Sosnaka, Actimel. Jarzębina. Actimel, o, ktoś się rozsypał. Pozdrawiamy serdecznie osobę, która to wymyśliła. Chodź tu. Na gas station. Wiesz co, ale to są w sumie chyba śmieci. Ja to zbieram wszystko. Dobra, to rozciągnijmy je trochę. Zostałem, muszę się zabandażować. No spoko, nie ma problemu. Ten gość tu przyszedł, on nam to kradnie. Zabij? Albo nie, zostawiłem mu w sumie jedzenie, zebrałem pociski. O, mam to, co było mi potrzebne. Co było ci potrzebne? Jak to się zwie? No nie wiem. Piła łańcuchowa. Piła łańcuchowa. Wiesz co, mam mnóstwo śmieci i nie jestem w stanie nic tutaj ogarnąć. Dobra, to sobie wyrzućmy, to sobie weźmy do łapki. To sobie podnieśmy. Teraz tak, trzeba wyciągnąć sobie to. Wejść do amunicji, załadować sobie. Oj, to lubię! 38 pocisków cywilnych. O nie. Co o nie? Jajka. Zjem jajka. No on się tu gania z nimi, wiesz? On próbuje to zebrać, ale niestety chyba plecaka nie ma. Powodzenia. Mogłem mu rzucić. Masz plecak? Miałem. Aha, no to tak trudno trochę. Miałem, ale poszedł. Co ty tam masz? Co ty tam rzucasz? Co to za spodnie? Halo? Pierdoły. Pałkę policyjną? Ktoś tu widzę nieźle się bawił. No tam... takie tam. tam... takie tam. Ja mam w sumie teraz tyle rzeczy, że co to w ogóle jest? A ja tyle sandbagów pobrałem, nie wiem po co. Gościu tu wszedł do ciebie, wiesz? Rączki do góry. Rybki 80. Jak chcesz, to sobie oświeciłem wszystko, cię. Bo nam raczej nie będzie potrzebne. Nie ma problemu z tym. Weź to wszystko, bo raczej nie będzie potrzebne. Nie ma problemu z tym. Dobra. Masz katanę. Ostatni kolega. Niech się bawi. To chodź sobie zaskoczymy jakoś tak, żeby zombie nie było od razu. Super, znowu się połamałem. Ha, bo trzeba było skoczyć na... Wiem, chciałem, ale zjechałem szybciej. W sumie to się nie przejmuje tym. Niech sobie za mną łażą. Mechanika nic nie ma ciekawego? Wiesz co, może coś być w aptece, ale w sumie to nie wiem, czy chcemy się o to bawić. Na policję na pewno warto wejść. No spoko, ja sobie je tutaj ściągam. Więc nie mam problemu. Ale na policji też nic nie ma. Na policji? No. Nic nie ma na policji, serio? No. Aż to dziwne. Jakiś gość nie biega tutaj. Co to znaczy jakiś gość? O tam. Spoko. Już go nie ma. Nie, jest dalej. Nie ma go, nie ma prawa. Jest. Żyje? No. Przecież go przejechałem. Teraz już nie żyje. A to może go tylko potrąciłem i zadałem mu obrażenia. Gość mi bił. 7 HP, 5 HP. Dawaj, uciekaj. Zginę. Dobra, ściągnąłem je, dawaj. Zginąłeś, serio? Jej, ale jestem niedobry. No to spoko, nie ma problemu. Ja sobie je powybijam w międzyczasie. Bang. Możecie pisać widzowie w komentarzach, jakie mapki wam się podobają w internet na serwerze. Możecie podsyłać linki do mapek. Byłoby miło, chętnie byśmy zobaczyli co i jak. Te czołgające nie wiem czemu są silniejsze. No nie wiem. No też właśnie nie wiem. Zastanawia mnie to w sumie trochę, czemu tak jest zrobione dziwnie. Ten gościu to sobie biega. Dlaczego? Bo są mniejsze, może dlatego. Co, bo co jest mniejsze? Te czołgające są mniejsze, może dlatego. Nie, one są takie same, przecież hitbox mają taki sam. O, Alice Pack. Super, dobra. No to chodź tutaj. Chodź, może temu kolesiowi rzucisz, chyba że ty nie miałeś.
Bo tutaj są bronie jakieś w ogóle. Ktoś się rozsypał. Chcesz, to do ciebie podjadę. Nie, ja jeszcze muszę wejść do tego. Do tego miasta, czy tak. No to czekam. A widzę, że go tu zabiłeś właśnie. A z czego on do ciebie strzelał? Nie strzelał, z pałki mnie bił. Aha, to z pałki to. Ja myślałem, że go przejechałem właśnie. Tak trochę dziwnie. No trudno. Odpisz widzą. Niech wiedzą, że. Wiesz co, mnie tylko zastanawia, jaki to musi być poziom natręctwa, żeby pisać tak długo, nie? Są ludzie, którzy. Gonicie ten. O! Ale mu trafiłem banie. Aż sam jestem zdziwiony. No co to wypadło? Co to jest? Aha, to jest puszka. A tu jest. Boże, z tymi kolorami to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Mam wszystko. Masz wszystko? No, łącznie z granatami. Dadzą. Teraz muszę się tylko ubrać. Czekam na ciebie. Chcesz Alice Packa? Nie, mam Alice Packa. Okej. To tak. To tu. Jezus. Tyle rzeczy. O, ktoś strzela. To ten gościu chyba, wiesz? Ale to nie do nas. Dobra, w każdym razie. O, dokładnie. Poleciłbym się pośpieszyć. Ta, to jego zombie gonią. No to co, gdzie lecimy dalej? Zobaczmy, co jest u nas na wyspie, co się dzieje u nas na wyspie. Mówisz? No dobra. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że znajdziemy coś jeszcze po drodze. O, słyszę, że kraftujesz chyba bandaże. Tak. O, w sumie na tej farmie czasami się ktoś tutaj respił, ale czyś... Ktoś będzie? Teraz ja nie wiem. Wątpię. Naprawdę, co się dzieje. Nie, no powiem ci, że już się przynajmniej jasno robi, ale i tak z noktowizorem jest to wiele lepiej. Nie wiem, no. Szczerze, to chyba sporo osób jest na serwerze. Sporo jest osób na serwerze. Tu ktoś śmiesznie sobie wybudował domek nad przejazdem. Też nie wiem trochę po co. No i cóż, każdy lubi co innego. No tak. W ogóle to drewniane coś to są jakieś takie, powiedzmy, jak barykady? Bo tutaj z tej strony, nie wiem czy pamiętasz, w naszym pierwszym odcinku rajdowaliśmy jedną bazę. Chcę zobaczyć, co. Czy ona jest tutaj dalej? Czy ona dalej tu siedzi? Widzę, ktoś, że jest. Dalej. Ale chyba ktoś ją rajdował? Tak, zrajdowane. Jest zniszczona. I to ładnie. Dobra. Nic co, tu nie ma. Co wymyślimy? Chyba nic nie wymyślimy, nie? Wow. Co tam masz? Padłem na ziemię. No cześć. No siema. Ale nie, to są te skrzynki, które już kiedyś przeglądałem, wiesz? W nich nic nie było. Dobra. I dalej nie ma. Jeszcze góra. No tego tu wcześniej chyba nie było. No właśnie, góry nie było. To jest tu, gdzie kolesia granatem wysadziłeś. Są sklejmowane łóżka, ale w sumie to tyle. To nie ma sensu, dam. Czy ja się nie połamę? To myślę, wszystko. Wszystko zostało przejrzane. I tyle. Ale wiesz, co myślę? No co? Że jeśli chodzi o ten odcinek, to sobie go zakończymy, bo jest wystarczająco długi. No tak informacyjnie chcieliśmy was po prostu dopytać. Przy okazji coś postrzelaliśmy. Mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie co i jak. I się dogadamy. I zapraszamy na ten speaka po raz kolejny. No, dobra.
to ode mnie w sumie to jest wszystko, co powiedzieliśmy. Trochę postrzeliśmy, trochę się pobawiliśmy. I cóż, do zobaczenia na kolejnym odcinku, gdzie pewnie pobawimy się. O! O, nie trafiłem. A miało być tak pięknie. Gdzie pewnie pobawimy się w... Znowu nie trafiłem. Trafiłeś? Tak. Tak. Trafiłem, zabiłem. I see dead people. Czasami jest problem z tego trafić. Cóż, to jak mówiłem, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Nie wiadomo, czy na tym serwerze, czy już na nowym. Póki co, trzymajcie się ciepło, no i cześć. Cześć.